Witam Państwa serdecznie, Jakub Jurek, zapraszam na wydarzenia sportowe. Siódmy memoriał Iwony Buczek we wspinaniu na trudność za nami. Jak zawsze impreza na obiekcie Kielich w Lubinie odbyła się pod patronatem honorowym Polskiego Związku Alpinizmu. Niepogoda spowodowała, że memoriał Iwony Buczek nie odbył się w pierwotnym terminie, ale jak się okazało, 7 dni później aura sprzyjała uczestnikom praktycznie od początku do końca zawodów. Niepogoda spowodowała, że memoriał Iwony Buczek nie odbył się w pierwotnym terminie, ale jak się okazało, 7 dni później aura sprzyjała uczestnikom praktycznie od początku do końca zawodów. Jak za każdym razem zawody to możliwość walki ze swoimi lękami, sprawdzenie własnej dyspozycji, ale przede wszystkim okazja do przypomnienia wspinaczom z całej Polski sylwetki Iwony Buczek, która często powtarzała, że Kielich to jej 34 metry szczęścia. Dzięki temu memoriałowi na pewno możemy przybliżyć sobie jej historię i uczcić jej pamięć, a przy okazji spotkać się z osobami, których nie widzieliśmy. Ja na przykład nie widziałem cały rok ludzi tutaj z Dolnego Śląska, ponieważ pochodzę z Krakowa i jest to zawsze miła okazja również, żeby się spotkać na tym memoriale, pogadać. W tym roku wyjątkowo dopisała pogoda. Jest naprawdę pięknie i wszystko udało się, wyszło perfekcyjnie. Co roku Stowarzyszenie Miłośników Gór z Lubina chce, aby każdy uczestnik memoriału mógł powiedzieć właśnie tak o najwyższej sztucznej ścianie wspinaczkowej w naszym kraju. Zawodnicy się wspinają, zawodnicy przyjechali do nas dzisiaj. Udało się nam dzisiaj przeprowadzić. W tamtym tygodniu niestety aura pogodowa nie pozwoliła przeprowadzić nam memoriału. Pierwszy raz byliśmy zmuszeni przełożyć zawody. Natomiast udało nam się dzisiaj, piękna pogoda. W tej chwili na trasie widzimy już, dzieci rozpoczęły drogę eliminacyjną. Przyjechało mnóstwo zawodników. Na tą chwilę nie jestem w stanie podać dokładnej liczby, gdyż cały czas trwają jeszcze zapisy. Wśród pań najlepsza okazała się Maja Miezianko z Korony Kraków. Druga była Olga Gutierrez-Czyżewska, niezrzeszona, Wrocław. Natomiast trzecia Aleksandra Kałucka, AZS PWSZ Tarnów X Eco z Zuzanną Nosal-Fabryczna Boulder, Wrocław. W kategorii mężczyzn po raz pierwszy w historii aż 7 wspinaczy X Eco stanęło na symbolicznym podium. Wszyscy sprostali zadanie i po prostu przyjechali za dobrze na te drogi, które właśnie się pojawiły. I więc nie można jakby było wyłonić zwycięzcy, także wszyscy musieliśmy być na pierwszym miejscu. Relacje na żywo z tego wyjątkowego wydarzenia prowadziła telewizja regionalna. Koszykarze SMK Lubin mają za sobą kolejne spotkanie na trzecioligowych parkietach. W grupie B trzeciej ligi Lubinianie pokonali u siebie WSTK Wschowa 79-60. Spotkanie od początku do końca rozgrywane było pod dyktando gospodarzy. Lubinianie do przerwy prowadzili różnicą 10 punktów i chociaż goście w trzeciej odsłonie zmniejszyli straty o połowę, czwarta kwarta to był już prawdziwy pogrom. SMK wygrało tę partię 24-10, a cały mecz 79-60. Drugi nasz mecz w tym sezonie, tak się złożyło, że drugi w domu jako gospodarz. No, nie wiem, ciężko powiedzieć. No, cieszę się na pewno wygrana i myślę, że chyba tylko z tego można się cieszyć z wyniku. Natomiast no, chyba pozwoliliśmy sobie narzucić troszeczkę styl gry drużyny ze Wschowy, taki trochę szybki, nonszalancki i przez to pojawiło się trochę błędów, strat, rzutów za wcześnie oddanych i był taki moment, kiedy w trzeciej kwarcie nas doszli i zrobiło się trochę nerwowo. No, ale ogólnie cały mecz prowadziliśmy i myślę, że zasłużenie wygraliśmy. Najwięcej punktów w meczu 26 zdobył zawodnik SMK Lubin Dawid Szablewski. Pierwsza edycja UKA PS Lubin Valley Cup 2020 w kategorii młodziczki przeszła do historii. Gospodynie turnieju uplasowały się na najniższym stopniu podium. 9 drużyn podzielonych na 3 grupy rywalizowało na sali przy ulicy Składowej w Lubinie. 9 drużyn podzielonych na 3 grupy rywalizowało na sali przy ulicy Składowej w Lubinie o miano najlepszego. No, pierwsza edycja turnieju Valley Cup Lubin 2020 w kategorii młodziczka. 9 drużyn na starcie. Gramy w 3 grupach, po 3 drużyny w grupie. Pierwsze miejsca po grupach grają o miejsca 1-3, drugie miejsca 4-6, trzecie miejsca 7-9. Zobaczymy, jak się turniej ułoży. Mamy apetyt na medal. Chcielibyśmy na swojej ziemi powalczyć o zwycięstwo. Zobaczymy, jak wynikną rozstrzygnięcia. UKPS Lubin kieruje wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy pomogli w organizacji turnieju. No, bardzo bym chciał podziękować Stowarzyszeniu Lubin 2006, bo nas wspierają przez cały poprzedni sezon i ten sezon. Odczuwamy to i bardzo im za to dziękujemy. Mam nadzieję, że współpraca się będzie układała jeszcze lepiej. Dziękujemy bardzo miastu Lubin,
bo też od 3 lat nas wspierają finansowo, no co w sporcie jest, nie ukrywajmy, bardzo ważne, bez tego nie dałoby się rywalizować. Tym bardziej, że w tym roku rywalizujemy aż 4 drużynami na parkietach ligowych, o co pochłania mnóstwo środków finansowych, naprawdę długo. Także bardzo jesteśmy wdzięczni rodzicom, bo też tworzą atmosferę, tworzą klub kibica. Turniej ten jest zorganizowany tak naprawdę dzięki rodzicom, bo to oni w większej mierze przygotowali całą oprawę turnieju, poczęstunek, catering, przygotowali szatnie i tak dalej. Także jesteśmy wdzięczni wszystkim przyjaciołom, partnerom klubu za pomoc i wsparcie. Podczas turnieju pierwsze miejsce przypadło Koralowi Wrocław, drugie uczniowskiemu klubowi sportowemu Wieża Radków, a na najniższym stopniu podium znalazł się UKPS Lubin. To już wszystko w dzisiejszym sporcie. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.